Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjęła pani mecenas Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris. Dobry wieczór, szczęść Boże, pani mecenas. Pani mecenas, Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik dla prokuratorów w sprawie ścigania aborcji farmakologicznej. Wiemy, że ona jest zabroniona w Polsce. Czy sytuacja jest tak trudna, że niezależna organizacja musi uczyć prokuratorów, jak ścigać przestępców? Rzeczywiście sytuacja... Obecna sytuacja jakoś nas tutaj zainspirowała, zmobilizowała do tego, abyśmy taką publikację stworzyli i wydali. Niestety wygląda ta sytuacja tak, że mimo iż handel, dystrybucja środków poronnych, ich reklama jest sprzeczna z polskim prawem, jest obłożona sankcjami karnymi i to zarówno na gruncie prawa karnego, i to zarówno na gruncie prawa farmaceutycznego, które również przewiduje przepisy karne w tym zakresie, w zakresie nielegalnej reklamy środków chociażby niedopuszczonych do obrotu w Polsce, no to jednak nie spotkało się dotychczas, ta sytuacja nie spotkała się dotychczas z należytą reakcją organów ścigania. Nie mamy takich postępowań, prawda, które dotyczyłyby ścigania, które dotyczyłyby postawienia zarzutów osobom zaangażowanym w nielegalny handel środkami poronnymi. Wyjątkiem jest tutaj sprawa pani Justyny W., która toczy się aktualnie w sądzie. No to jest taki jedyny tak naprawdę przypadek, staje się. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że tak zwana aborcja eugeniczna jest niezgodna z polską konstytucją, rozpoczęły się te proaborcyjne czarne marsze. W ich trakcie wielokrotnie był powtarzany numer telefonu, tak zwany aborcyjny numer, pod którym, jak ci organizatorzy tych marszów przekonywali, polskie kobiety mogą uzyskać pomoc w dokonaniu tak zwanej aborcji, w zabiciu swojego dziecka. Rozumiem, że ci, którzy korzystają z tego kontaktu, przede wszystkim są nakłaniani do skorzystania z tej aborcji farmakologicznej. I to jest łamanie prawa. Tak sądzę, to znaczy raczej na pewno, bo informacje, które się pojawiają w kontekście tych numerów, dotyczą rzeczywiście aborcji, dostępu do aborcji farmakologicznej. No, przy czym tak jak wiemy, na gruncie polskiego prawa to nie matka, która chce tego dokonać, czy tego dokonuje, czyli aborcji, jest karana, natomiast osoba, która udziela jej w tym zakresie pomocy. No i tutaj mamy już orzecznictwo sądowe, zgodnie z którym takim pomocnictwem będzie chociażby prowadzenie internetowej sprzedaży środków poronnych, udostępnianie numeru telefonicznego, udostępnianie innych informacji o tych środkach. Także sądy tutaj wypowiedziały się stosunkowo szeroko, jeśli chodzi o możliwe formy pomocnictwa. I to pomocnictwo zgodnie z polskim prawem karnym już jest karane. Pani mecenas, ale tych właśnie form podpowiedzi, jak skorzystać z tej aborcji farmakologicznej, jest w internecie ogrom, we wszystkich mediach społecznościowych. Też w tej rzeczywistości, do której mają dostęp nieletni, gdzie ta aborcja farmakologiczna jest przedstawiana jako właściwie zażycie zwykłej tabletki na ból głowy, jak pstryknięcie palcem, i właściwie nikt na to nie reaguje. Niestety nie. Niestety nie jest to ogromny problem, bo rzeczywiście już pomijając kwestie prawne, kwestie legalności dystrybucji takich środków, to jeszcze są kwestie bezpieczeństwa, a ściślej rzecz ujmując, ogromnego zagrożenia, które niesie ze sobą zażycie takich tabletek. I tutaj mówimy nie tyle o zagrożeniu dla dziecka, bo tak jak się możemy spodziewać, jaki jest cel tych tabletek, głównym i podstawowym skutkiem ich zażycia jest śmierć dziecka. Natomiast zażycie tych tabletek bez należytej opieki lekarskiej i w ogóle wprowadzenie takich substancji do kobiecego organizmu, które tak mocno działają, modyfikują jego działanie, jest bardzo wielkim, wiąże się z wielkim zagrożeniem dla samej kobiety.
Pani mecenas, no to, żeby wykupić te lekarstwa, potrzebne są recepty. Widzimy też w internecie, to ja przed programem sobie wpisałem w wyszukiwarce aborcja farmakologiczna. Liczba stron, dostępnych możliwości jest ogromna w polskim internecie. Tu właściwie też nikt nic nie robi. No, są informacje, że w 15 minut za kilkadziesiąt złotych taki zestaw tabletek można bez problemu otrzymać. Tak, tak, rzeczywiście różne są formy. Istnieją portale, które prowadzą tak jakby sprzedaż tych środków w formie tak jakby sklepu internetowego. Po prostu dodaje się do koszyka taką tabletkę bez jakiejkolwiek konsultacji lekarskiej. Spotkałam się też z takimi stronami, które oferowały fikcyjne porady lekarskie. Oczywiście porady jakieś online, nie wiemy nawet, czy to z lekarzem, czy kimś podszywającym się pod lekarza, ale być może jest to lekarz, bo jeżeli taka osoba wystawia receptę, którą następnie można zrealizować w Polsce, aby środek o takim działaniu otrzymać, no to również tak, rzeczywiście takie formy są. Przy czym jeszcze tutaj zaznaczę, że tabletki o działaniu stricte poronnym, z których znajdują się dwie te substancje, gdzieś zaakceptowane we wszystkich, praktycznie wszystkich krajach Unii Europejskiej, albo przynajmniej większości, na polskim rynku w legalnym obrocie nie występują. Natomiast są jeszcze inne produkty, które jedną z tych substancji zawierają. One są zarejestrowane do zupełnie innych celów terapeutycznych, natomiast niestety, niektórzy lekarze po prostu nie mają tutaj zahamowań, aby takie recepty wystawiać. No właśnie, bo często te instrukcje zawierają podpowiedzi, że taki konkretny lek, który jest używany, tak jak pani wspomniała, w leczeniu konkretnego, innego schorzenia, po zażyciu odpowiedniej dawki może doprowadzić do aborcji, do poronienia. No i właśnie łatwość też dostępu do leków w Polsce. No, widzimy też serwisy właśnie internetowe, gdzie receptę można dostać po opłaceniu tam kilkudziesięciu złotych na każdy lek, jaki się chce. Tak, tak, oczywiście. I tutaj problem jest główny w tym, że te serwisy internetowe, które zajmują się dystrybucją tych produktów, często są zarejestrowane gdzieś poza granicami Polski, na przykład w Holandii, gdzie obrót tymi środkami jest legalny. Natomiast w naszej ocenie, i też przedstawiliśmy to w poradniku, to absolutnie nie stanowi przeszkody do tego, aby na terytorium Polski również ścigać takich przestępców. No bo dlatego, że skutek, miejsce działania sprawcy jest również na terytorium Polski, prawda? Jeżeli również w Polsce kobiety mogą sobie takie środki za pomocą strony internetowej sprowadzić. Wspomniała pani wcześniej o tym zagrożeniu dla zdrowia i życia matki, która zażyje takie lekarstwa, ale też wiemy z państwa poradnika, że ci, którzy oferują te środki kobietom, wskazują, że jeżeli pojawią się jakieś komplikacje, to żeby zgłosiły się do lekarza, do szpitala i żeby przekonywały, że to jest naturalne poronienie. Czyli też w pewnym sensie ci, którzy ułatwiają tą aborcję farmakologiczną, też się w pewnym sensie zabezpieczają. Tak, tak, zabezpieczają się w taki sposób, aby rzeczywiście jest to jakakolwiek wskazówka dla tych kobiet, dla tych dziewczyn, często też na pewno, które po prostu zażyją taką tabletkę i nagle po jej zażyciu będą miały poważne komplikacje. Ja myślę tutaj głównie o krwotokach, które mogą wystąpić. I rzeczywiście spotkałam się na jednej stronie internetowej z taką informacją, aby w takiej sytuacji udać się po prostu do szpitala i udawać naturalne poronienie. Także absolutnie, absolutnie autorki tego komunikatu internetowego miały pełną świadomość, że może to wystąpić i na pewno też miały, myślę, doświadczenie, że takie sytuacje wystąpiły już. Państwo przekazujecie prokuratorom, organom ścigania konkretne wytyczne, sugestie, jak z tym walczyć? Czy już jest jakaś odpowiedź ze strony tych organów, jakieś zainteresowanie tą propozycją, którą państwo przedstawiliście? Mnie osobiście nic na ten temat nie wiadomo, aczkolwiek nasz dział interwencji procesowej jest tutaj najwłaściwszym adresem, aby pytać o te kwestie. Natomiast publikacja i złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa miały miejsce w środę. Także jest to, myślę, zbyt mało czasu jeszcze,
aby oczekiwać reakcji ze strony organów ścigania. Tutaj wiadomo, no, procedura jest procedurą i wszelkie napływające pisma do prokuratur też, zanim spotkają się z reakcją tych organów, muszą być jakoś w jakiś sposób przeanalizowane przez nie. Kobieta w Polsce, która zdecyduje się na zabicie swojego nienarodzonego dziecka, nie podlega odpowiedzialności karnej. Podlegają ci, którzy pomagają w tej nielegalnej aborcji. Jakie kary grożą takim osobom? Z tego, co pamiętam, to jest chyba zagrożenie kary do 2 lat pozbawienia wolności. W każdym razie jest tam tak, jest tam również kara pozbawienia wolności, są to przepisy w kodeksie karnym. Natomiast jeśli chodzi o prawo farmaceutyczne, ale tutaj już mówimy bardziej o reklamie leków, z którą też się spotykamy w internecie, to tam z tego co pamiętam jest kara grzywny. Także tak czy inaczej, no są to po prostu sankcje karne i wyroki, które będą zapadałyby w tych sprawach, by miałyby charakter karny. Wspomniała Pani wcześniej, że takich wyroków, takich orzeczeń jest niewiele w polskich sądach dotyczących tego problemu. Tak, rzeczywiście kojarzę jeden wyrok Sądu Szczecińskiego, w którym sąd ten stanął na stanowisku, że osoba prowadząca handel środkami poronnymi przez internet właśnie dopuściła się przestępstwa pomocnictwa w aborcji. I jest to taki wyrok, na który my się też często powołujemy. No, w każdym razie pokazuje, jaka powinna być interpretacja tak naprawdę obowiązujących przepisów i myślę, powinna być to jakaś wskazówka i nawet jest jakaś podstawa już dla innych sądów, aby tę argumentację po prostu bardzo, bardzo racjonalną i uzasadnioną przyjąć. W odpowiedzi na Państwa propozycje, na Państwa poradnik już media liberalno-lewicowe no, zarzucają Wam łamanie praw kobiet, straszą jakoby Instytut Ordo Iuris był jakąś formą złej inkwizycji. Chciałbym zapytać właśnie, bo często w tej dyskusji dotyczącej tak zwanej aborcji pojawia się argument, że zmiany w prawie, większa ochrona życia dzieci nienarodzonych to jest łamanie praw kobiet. Ale czy w ogóle gdziekolwiek w prawie krajowym, międzynarodowym mamy to zapisane? Nie, absolutnie. Nie, nigdzie w prawie ani krajowym, ani międzynarodowym nie ma przepisu, który dawałby kobietom prawo do aborcji. To po pierwsze. Nawet polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie ma możliwości, aby takie prawo w ogóle konstruować w Polsce, bo istotą tego prawa byłoby naruszenie prawa do życia innego człowieka, więc to w ogóle jest niemożliwe. Natomiast jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, to w szeregu aktów tego prawa międzynarodowego są przepisy chroniące życie. One rzeczywiście nie odnoszą się do życia od poczęcia, natomiast też nie wskazują, że ma nie być od poczęcia. Dlatego jest to kwestia tylko i wyłącznie interpretacji i niestety ta interpretacja przez gremia międzynarodowe często jest taka, że właśnie tym dzieciom poczętym się odbiera na podstawie tych przepisów prawo do życia na wczesnym etapie rozwoju. Natomiast to, na co posługują się, powołują się najczęściej organizacje popierające aborcję, to są niewiążące stanowiska organów międzynarodowych, jak chociażby Światowej Organizacji Zdrowia, której wytyczne nie są absolutnie w najmniejszym stopniu wiążącym prawem w Polsce i w sytuacji, w której aborcja farmakologiczna jest nielegalna, to w ogóle one nie mają zastosowania na gruncie polskim. Pani mecenas, ale w ostatnich latach no wielokrotnie były różne debaty dotyczące praworządności w Polsce. Jednym z argumentów przeciwko Polsce formułowanym w Brukseli, czy to przez Komisję Europejską, czy urzędników unijnych, czy przez Parlament Europejski, wskazywano, że ten brak dostępu do właściwie aborcji na życzenie jest łamaniem praworządności, łamaniem praw kobiet. Tak jak wspomniałam, praworządność oznacza rządy prawa i to, że ktoś nam, to znaczy czy Komisja Europejska, czy Parlament Europejski w swoich rezolucjach, czy pojedynczy politycy, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zarzucają łamanie prawa, to powinni to gruntownie uzasadnić, bo w polskim prawie nie ma podstaw do tego, aby przyznawać kobiecie prawo do aborcji, natomiast jest szereg podstaw do tego, aby przyznać dziecku nienarodzonemu prawo do życia. W związku z czym
To są zupełnie absurdalne zarzuty, niczym niepoparte, nie mające żadnego ugruntowania w obowiązującym prawie. Jaki jest cel tych rezolucji? Bo chyba no, rok temu mieliśmy taką głośną rezolucję w Parlamencie Europejskim, wzywającą państwa członkowskie do tego, żeby zapewnić mieszkankom Starego Kontynentu dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji, bo takie chyba było określenie użyte w tej rezolucji. Myślę, że celem podejmowania takich inicjatyw, bo ich było kilka, i to zaraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego była rezolucja Parlamentu Europejskiego potępiająca nie tylko wyrok, ale i chociażby działalność Instytutu Ordo Iuris, który tutaj wiadomo był zaangażowany w to postępowanie przed Trybunałem na zasadzie przyjaciela sądu, z pozycji takiego przyjaciela sądu, jest wyrobienie takiego przeświadczenia wśród opinii publicznej, że właśnie to prawo do aborcji istnieje, bo skoro tak poważne organy jak Komisja Europejska, jak Parlament Europejski o tym mówią, niestety duża część polskiego społeczeństwa przyjmuje na wiarę to, co takie organizacje mówią, czy chociażby Światowa Organizacja Zdrowia, i absolutnie nie sięgają tutaj do prawa, nie sięgają do meritum, powtarzając jedynie argumenty absolutnie niepoparte żadnym obowiązującym prawem. Zdaje się, że ta walka prawna toczy się w wielu miejscach na świecie, bo też widzimy tą walkę dotyczącą ochrony życia, prawną walkę w Stanach Zjednoczonych też po decyzji Sądu Najwyższego. Tak, rzeczywiście. Wyrok Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych jest takim bardzo, bardzo ważnym sygnałem dla całej, myślę, społeczności międzynarodowej, że to prawo do aborcji, ono zasadniczo nie istnieje, zostało wyinterpretowane w sposób zupełnie nieuzasadniony, jak wskazał Sąd Najwyższy. Ono zostaje wyinterpretowane z przepisów, które tego nie wskazują, i co się okazuje, co stwierdził Sąd Najwyższy, że one wręcz nie jest dopuszczalna taka interpretacja przepisów, które obowiązują czy w Stanach Zjednoczonych, czy tak jak u nas, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Także to rzeczywiście jest bardzo ważny głos też w tej dyskusji i walce o ochronę życia dzieci nienarodzonych. Pani mecenas, czy ten case właśnie tego tworzenia wrażenia, że jest jakieś prawo do aborcji, nie niesie zagrożenia też na przyszłość, że będą uchwalane jakieś inne no, prawa, jakieś takie przekonania zagrażające ludziom w różnych wymiarach, jeżeli właśnie nie będziemy się trzymać tej mitycznej praworządności, o której tak dużo nam się mówi w ostatnim czasie, a gdy idziemy do źródła, okazuje się, że ci, którzy mówią tej praworządności, tak naprawdę ją łamią. Tak, oczywiście, i to dobrze pokazał przykład irlandzki, gdzie mieliśmy bardzo podobną sytuację pacjentki, która zmarła, będąc jednocześnie w ciąży. Sytuacja ta miała miejsce w 2012 roku. I od tego momentu, od momentu śmierci tej pacjentki, środowiska proaborcyjne bardzo mocno działały na rzecz legalizacji aborcji w Irlandii. Raport, który został przygotowany przez służbę zdrowia irlandzką, pokazywał, że przepisy prawne nie były tutaj winne śmierci tej kobiety, lecz niewłaściwa opieka nad nią w szpitalu. Ale co się stało? Pomimo takich ustaleń organu, który przeprowadził postępowanie tak jakby w tej sprawie wyjaśniające, w 2018 roku ten kraj w referendum zaakceptował aborcję. I tu widzimy, że strategia w Polsce jest taka sama. Najprawdopodobniej ona jest taka sama. Po prostu ma to zbudować w społeczeństwie polskim przekonanie, że aborcja jest dobra i aborcja powinna w naszym kraju być legalna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani mecenas Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris, była gościem Polskiego Punktu Widzenia. Dziękuję serdecznie. Ja państwu dziękuję za uwagę. Polski Punkt Widzenia w poniedziałek o stałej porze 21:40. Zapraszam serdecznie. Z Panem Bogiem.